wszystkim, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj witam się z Wami z przepięknego, gorącego Cypru. Przyjechaliśmy tutaj na naszą majówkę, pogoda zdecydowanie się udała. Sprawa troszeczkę jest dzisiaj bardziej wiecznie, ale myślę, że po mojej opaleniźnie widać, że ostatnie kilka dni było naprawdę bardzo udane. Jesteśmy w hotelu Acteon Holiday Village. Jest to hotel czterogwiazdkowy i w zupełności spełnił on nasze oczekiwania. Teraz właśnie jesteśmy w drodze na śniadanie, więc zabieram Was ze sobą. Mam nadzieję, że miło spędzicie z nami te kilka dni na pięknym Cyprze. Już Wam pokazuję, jak wygląda nasz pokój. Jesteśmy zameldowani w pokoju numer 2201, więc zapraszam Was do środka. Po prawej stronie mamy łazienkę w takich fajnych marmurowych kafelkach. Jest naprawdę w porządku. Następnie tutaj mamy mini kuchnię, tak naprawdę jeszcze ani razu z niej nie korzystaliśmy. Jak widzicie, jest również stół z krzesłami, jest łóżko, mamy również szafę, tam mamy pochowane nasze wszystkie rzeczy. W ogóle też są takie bardzo fajne, nowoczesne, rose goldowe lampeczki. Mam również toaletkę, przy której szykuję się codziennie do wyjścia. Tutaj jest druga kanapa, takie dekoracje, a tak wygląda nasz taras. Nie jest za duży, mamy też widok na drogę, ale nam to w zupełności wystarcza, ponieważ w pokoju nie spędzamy dużo czasu. No właśnie tak wygląda nasz pokój, jak widzicie, naprawdę w porządku. Też co do samego hotelu, ponieważ dostawałam od Was dużo pytań na Instagramie, czy nam się podoba, uważamy, że hotel jest naprawdę bardzo fajny, niczego tutaj nie brakuje, absolutnie spełnił on nasze oczekiwania. Tym razem wybraliśmy się na wycieczkę z biurem podróży Exim Tours i póki co naprawdę nie możemy narzekać na organizację. Jeżeli chodzi o sam Cypr, to uważam, że jest naprawdę cudowny. Mamy w planach również troszeczkę zwiedzić wyspę, ale to pokażę Wam w dalszej części filmiku. A co do samego hotelu, to w głównej mierze są tutaj turyści z Wielkiej Brytanii, ze Francji, mamy też kilku Niemców, no i jest bardzo dużo Polaków. Hotel też jest fajnie przystosowany dla rodzin z dziećmi, ponieważ są też animacje dla nich w ciągu dnia, więc myślę, że te dzieciaki zdecydowanie będą miały udane wakacje, ale dorośli też jak najbardziej. Jedzenie w hotelu dobre, jest spory wybór. Wiadomo, na śniadania generalnie jest zawsze to samo, ale tak poza tym nie można narzekać. Każdy wieczór jest tematyczna kolacja, więc też można właśnie popróbować nowych smaków. Generalnie jesteśmy zadowoleni, więc jeżeli szukacie fajnego hotelu na Cyprze, to serdecznie Wam polecam. Ten hotel też jest zlokalizowany całkiem blisko od lotniska. Mniej więcej jechaliśmy jakoś 30 minut, więc nie jest to długa droga, ale zdecydowanie właśnie hotel jest godny uwagi. Dzisiaj zabierasz? Ja dzisiaj Cię zabieram do grobowców w Gruni. Tak jak Jędrzej wcześniej Wam zrelacjonował, jesteśmy właśnie w grobowcach Królu. Jest to atrakcja zapisana na liście zabytków UNESCO. I właśnie sobie teraz spacerujemy. W ogóle fantastyczna pogoda, ponieważ troszeczkę zaszło już słoneczko, więc nie jest gorąco. Taka ciekawostka, żaden król ten nie został pochowany. A druga ciekawostka, jesteśmy wykluczeni na grę. Tak, ale myślę, że to widać. Dzień, kolejne atrakcje. Dzisiaj zdecydowaliśmy się wyjechać na wycieczkę z lokalnym biurem podróży i będziemy eksplorowali kolejne przepiękne
zakątki wyspy. Pogoda jest cudowna, delikatny wiaterek, delikatne słoneczko, więc myślę, że to będzie idealny moment na zwiedzanie. Już nie mogę się doczekać, aż zabiorę Was ze sobą, więc jedźcie razem ze mną, tym jeepem będziemy właśnie zwiedzać dzisiaj wyspę. It's like pepper seeds, it's a herb, we're using a lot of cooking. Jak wrażenia? Podoba Ci się? Tak, ale jestem trochę w czarnej dziurze. No tak, tutaj dosyć ciężko się idzie, te kamienie też są dosyć śliskie, więc trzeba zdecydowanie uważać. Nie spadniemy. To trupy. Daj spokój. Słuchajcie, jazda tym jeepem to najlepsze, co mogło nam się po prostu przytrafić na tej wycieczce. Tak mi się podobało. Co prawda nic nie mogłam nagrać, tak na mnie trzęsło. Jeszcze był przerażony, ale mi się bardzo podobało, co jest dosyć nietypowe, bo ja się boję takich ekstremalnych rzeczy, ale jest naprawdę rewelacyjnie. Podobno jak się przemyje twarz w tej wodzie, to człowiek się nie starzeje. Zobaczymy. Będziemy testować. Miesiąc masz. I co, działa? Chyba działa. A my właśnie wybraliśmy się do supermarketu i poszukujemy jakichś fajnych przypraw. Tu widzę tylko mamy sól, ale chciałem właśnie sobie przywieźć jakąś taką pamiątkę z Cypru, więc mam nadzieję, że zaraz uda nam się coś znaleźć. Jeżeli chodzi o przyprawy, to póki co nie widzimy żadnej fajnej, takiej typowo cypryjskiej mieszanki. Raczej są to takie tradycyjne przyprawy, jakie są w Polsce. Ale sam supermarket jest naprawdę duży. Taki mały mam teraz przebłysk po tym, jak byliśmy w supermarkecie właśnie w Meksyku. Fajnie zobaczyć, co jest innego na półkach. I tak wygląda mój dzisiejszy outfit of the night. Na sobie mam tą przepiękną sukienkę z Shein. Do tego kolczyki z Aldo. One już mają kilka lat. I tak samo moje buty mają już kilka lat. Są to takie buciki ze Stradivariusa, bardzo wygodne. Jeżeli chodzi o torebkę, to postawię na moją ulubioną torebkę Ava od Michaela Korsa. I jestem gotowa.
I takim sposobem kończymy kolejny wieczór na Cyprze. Dzisiaj na kolację była serwowana kuchnia barbecue. Było dobre jedzenie, był gyros. W końcu coś takiego, na co czekaliśmy długi czas. Dzisiejszą animacją i gwiazdą wieczoru był Fakir Show. To mogliście zresztą zauważyć właśnie przed chwilą. Było całkiem fajnie. I tak, w taki sposób dzisiaj kończymy dzisiejszy wieczór i dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas, że pokazaliśmy wam właśnie, jak fajnie spędzić czas na Cyprze. I dziękujemy wam za oglądanie. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Pa!